No siemanko dziwadełka, z tej strony Thalas i dzisiaj będzie odcinek mianowicie z kolejnego GF. Powiedzcie mi jedno, po pierwsze macie zostawić lajka tutaj pod tym filmem, a po drugie napiszcie w komentarzu, kto również nienawidzi GF tak jak ja. Jest to znienawidzone święto przeze mnie, gdyż nagrody są gówniane, a już zdążyłem wydać 5000 gemów. Więc zobaczymy, jakie tym razem są nagrody tutaj. Zaraz się przekonamy. Skrzynia Wyrma. Wow. Okej. Kolejne od odporności piechoty. 500 punktów VIP, co mi się nie przyda, bo zaraz 15 wbije. No powiem wam, że nic zadowalającego specjalnie tutaj nie ma. Oczywiście dopiero pod sam koniec są jakieś tam nagrody, właśnie skrzynia klejnotów powiedzmy i te speedy, albo skrzynia twardo skała, szkoda tylko, że 29 ich jest. Także jest straszna kiszka. No ja aktualnie sobie zbieram kamienie, tak, no już rzuciłem chowańcami, a tak to sobie zbieram kamienie, okej. Dobra, a po drugie R4 mają nie spać, tak, oczywiście mają nie spać, bo jak żeby inaczej, przecież nie mam nic ciekawszego do roboty niż cały dzień siedzieć na lordsach dosłownie i usuwać zadania, bo niektórym to nie pasuje, dobra. Ale możecie sobie zauważyć, że jestem 10 w Koloseum, co jest bardzo ciekawe, bo teraz jest, można by powiedzieć, taki idealna konstelacja akurat pode mnie. O, tutaj, nie, tutaj też mi się nie uda, bo Dongguapo jest, tu mi nie przejdzie, tu może cudem by mi przeszło. Zobaczymy, może jakiś cud się zdarzy, a to jeszcze się za chwilę przekonamy, zaraz zobaczymy. Okej, więc tak myślę, że jest w porządku, plus oczywiście tutaj damy sobie jeszcze w tym momencie róże. I zobaczymy, co z tego będzie. No i pamiętajcie oczywiście, że kolejny pogromca fejków najprawdopodobniej będzie z płaskoziemców, ze względu na to, że każdy kocha płaskoziemców. O, ale ładnie idzie. Że każdy kocha płaskoziemców, są to po prostu niebywałe istoty, które nie wiem jakim cudem żyją na tym świecie. O, moja tutaj. O, pięknie poradziła sobie. Okej, więc jest ładnie. Dobra, i teraz ja rzucam, zobaczymy. Niestety się dał radę uleczyć, ale tutaj też widzę, że moja laleczka czaki zdąży rzucić. Dobra, teraz moja leczy. Chyba powinniśmy chyba dać radę, tak? Albo i nie. Zaraz się okaże, że jednak nie damy rady. A nie, damy radę. Chyba, tak mi się wydaje. Okej, dobra, i myślę, że to jest całkiem dobre ustawienie defensywne, wam powiem. Więc przekonamy się, czy jak ustawię to jako tutaj defensywę, no to czy tak właśnie będzie to, no prawie że nie do przejścia, no ale zobaczymy. W każdym razie nie wiem, po co tą ślimaczą księżniczkę tutaj dał, no ale to już jest jego bajka. Okej, więc tak jak powiedziałem, będziemy zajmować się płaskoziemcami i ich dowodami wyssanymi po prostu z dupy, ale to już jest inna para kaloszy na, jak dobrze wiecie, kolejny odcinek, więc przynajmniej 35 łapek tutaj, jak będzie pod filmem, to jutrzejszego dnia będzie fajny live z Lola najprawdopodobniej, więc tak sobie zrobimy. Okej, dobra, no zobaczymy, no ustawimy sobie taką konstelację i spróbujemy w sumie zaatakować jeszcze tutaj, może nawet pierwsze miejsce, zobaczymy jak to pyknie. Nie jestem w 100% przekonany, no ale zobaczymy. Okej, dobra, no to, no bo tutaj ogólnie, no ogólnie rzecz biorąc, no to mam mocny skład. Tyle tylko, że musiałaby tutaj zastunować, no i dupa już nie ma stuna, okej, dobra. Czyli ten skład nie jest aż taki dobry, jak mi się wydawało, więc damy zamiast popielaczki tutaj tak. I myślę, że w taki sposób będzie w porządku. Ok. No czwarte miejsce jak na razie, więc jest całkiem. I tyle, można by powiedzieć. No i jak na razie sobie tam zbieramy powolutku te kamienia. Ile ja mam ich do zebrania w ogóle, bo nie pamiętam nawet. Dobra, 10 milionów to nie jest taka tragedia w sumie. I teraz ogólnie ludzie, jeszcze taka jedna mała kwestia do was.
Mianowicie, dobrze wiecie, że live'y często prowadzę z LoL'a. Ostatnio nie prowadziłem live'a z LoL'a, no bo zdarzyło mi się tak troszeczkę pod takim małym wpływem być. Więc uważałem, że to nie było sensu prowadzić live'a z LoL'a. A zatem będzie jutro, jeżeli wbijecie 35 łapek. Tak, macie się postarać. I to by było w sumie tyle z takich ogłoszeń parafialnych. No, a co do tego akurat, to będzie to jasna strona mocy. Tak, jeżeli wpiszcie sobie jasna strona mocy w YouTubie i wyskoczy wam taki dziwny Gandalf, tyle że wykonanie w wersji polskiej, więc po taniości, który pokazuje tak naprawdę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o płaską ziemię i tego typu inne bzdury. Dobra, okej. Okay. Właśnie, po ostatnio mi wyleciały klejnoty, ale nie patrzyłem, nie te klejnoty, o których myślicie. W każdym razie jestem ciekaw, czy teraz będę mógł tutaj sobie je połączyć. Zaraz zobaczymy. No nie, 3, parę złotych. O, jest, mam jeden do połączenia, jest ok. No tak, pułapki, to są te, o których marzę, albo atak maszyn, tak, to są te moje marzenia, mam marzenia po prostu. No, więc w każdym razie wyposażenie też sobie tutaj może niedługo jakieś ulepszę, ale jeszcze chciałbym zrobić trzy właśnie te obrocze z kości słoniowej na Mystika, ze względu na to też, że chciałbym po prostu mieć pod takiego full speeda, żeby móc szybko zasuwać. Wiecie, o co mi chodzi. I to by było w sumie tyle z tych takich rzeczy. Nie wiem, czy mam jakieś klejnoty, przepraszam, za dużo się naoglądałem wczoraj jakichś dziwnych filmów. Dobra, chcę zobaczyć, czy mogę tutaj... jak zawsze, za pierwszym uderzeniem zawsze jakiś badziew wypadnie. I tak samo jest w elitarnym, też zawsze za pierwszym uderzeniem jakiś badziew wypadnie. Okej, dobra, czegoś tu nie wymieniłem, czy jak... Aha, okej, dobra, no nie, tego nie będę wymieniać, bo to mi się nie opłaca, okej. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że gildia, w której robi miliard tej jedynek, podbiła wszystkie forty, wszystkie, dosłownie, i bazę. Więc, no, cóż... szczerze mówiąc, byłem bardzo zdziwiony, kiedy to zobaczyłem, a są tam jeszcze wolne miejsca, więc no, zaczynam się powoli zastanawiać, tak szczerze mówiąc, bo tutaj widzę tak słabiutko troszeczkę, no chyba, że naprawdę te polskie K w końcu będzie zrobione. Dobra, szukamy klamotów, gdzie tu jakieś klamoty są, chwila, moment, może zaraz się gdzieś jakieś znajdą, no nadal jeszcze są jedynki tutaj złoża. Ciepąk będziecie teraz słyszeć. Dobra, może być, byleby tylko były po prostu te kamloty. Ok, a cała reszta? No, reszta też za chwilę będzie do poszukiwania tutaj. Oczywiście zadania dzienne już zrobiłem, zdążyłem. Znaczy zdążyłem, no zrobiłem je w, nie wiem, chyba 10 minut mniej więcej. Tak na oko, reszty mi się robić nie chcę, bo po co? No i tam wypadły jakieś skrzynie, chyba je nie otworzyłem ich. Dobra, no to otwórzmy, nic ciekawego, tutaj może też nic ciekawego, bo na co ja mogę liczyć. I tutaj też nic ciekawego, więc nie wypadło mi nic ciekawego, ale jest jeden taki fajny plusik, a mianowicie taki, że zobaczcie, brakuje mi tylko 3104 punkty do tego, aby mieć tutaj poziom VIP w końcu na 15. No i tutaj jest fajne to, że jest dodatkowo atak armii 10%, odporność armii o 5 się zwiększa i max PZ armii o 5, szybkość podróży tam 3%, wykowania, nie wiem po co ta premia do PT gracza jest, no i wydobywanie oczywiście surków tutaj jeszcze dodatkowo, więc taki fajny bajerek. No w sumie, no można by powiedzieć, że przydatne rzeczy, o. Tak bym powiedział, ten atak armii mi się tutaj najbardziej właśnie podoba. Ostatnio coś tam też trochę akurat powojowałem, no nie za dużo, bo nie za dużo, ale na tym KWK to była taka stypa, że to jest po prostu nieporozumienie, zrobiłem je i dalej mi się nie chciało, gdyż to był weekend, a ja nie siedzę całymi dniami oczywiście przed kompem, no ale przyszedł tydzień, więc w tym momencie już trzeba troszeczkę posiedzieć, dlatego, aha, o której live, dobra.
Live będzie jak zawsze pomiędzy 19 a 20. No i oczywiście osoby, które chciałyby sobie ze mną pograć w Lola, no to śmiało. I to by było na tyle, bo dobiliśmy 10 minut. Bo jeszcze trzeba dobijać 10 minut, więc pamiętaj, łapa w górę, subskrypcja i wbijaj na Discorda, bo na Discordzie czasami fajne rzeczy się dzieją, są, wiecie, nagie kobiety itd. itp. Więc to by było na tyle, to był Tchalas, trzymajcie się, na razie i bajo!